Witamy w Państwa w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Ja nazywam się Tymoteusz Chojecki, a moim i Państwa gościem pastor Paweł Chojecki. Witam, witam Państwa. Przejdziemy do tematu szokującego, czy niezwykłego dla Polaków. Szwedzi protestują przeciwko wysokim cenom benzyny. W Polsce nie było jeszcze chyba takich większych protestów przeciwko cenom benzyny. Mamy informacje z PAP-u. W 8 miejscach w Szwecji odbyły się w ten weekend protesty przeciwko cenom benzyny. W 2019 roku litr benzyny osiągnął w Szwecji rekordowo wysoką cenę. Jest to w przeliczeniu na złotówki 6,74 złotego. Tak? Złoty 50 drożej w cenie nominalnej. No mniej więcej teraz niż... jest po 5,30, 5,20 gdzieś tam na jakichś takich większych stacjach. Ale jeśli by to przeliczyć... Właśnie, zobaczmy, ile zarabiają średnio Szwedzi, a ile zarabiają średnio Polacy. Tutaj mamy średnie zarobki, tu jest, wychodzi mniej więcej 3 razy więcej w Szwecji, ale mamy też zarobki na godzinę z Eurostatu i tutaj już wychodzi między 4 a 5 razy więcej, 4,5 raza więcej stawka godzinowa w Szwecji. Także to można powiedzieć tak, jakbyśmy w Polsce płacili między złoty 50 a 2, mniej między złotówką a 2 złote za benzynę, tak? Gdzieś to jest już cena... dla nich za drogo. Tu wypowiedź jednego z protestujących. Czyli to jest, uwaga, połowa mniej więcej ceny gazu w Polsce. No za gaz płacimy gdzieś 2,20, nie tankowałem, ale... Mniej więcej tyle płacą, jeśli chodzi o siłę nabywczą, wartość pracy, jaka tam jest. Szwedzi płacą około złoty, złoty 50, no tam przy niekorzystnych przeliczeniach gdzieś złoty 70 za litr benzyny. I co? I protestują! W głowach się poprzewracało! Protestujący powiedział, podatki stanowią aż 64% ceny benzyny i jest to przerażające. My mieszkamy na wsi, nie możemy zrezygnować z jazdy samochodem. Przez to stajemy się biedniejsi. Powiedział protestujący w Barkby Mats Olsson. No, co mają powiedzieć Polacy, którzy płacą praktycznie tyle samo, a zarabiają 4 razy mniej? Gdyby Polacy zostali obudzeni przez Słowo Boże do wolności, to jak nakazuje Słowo Boże, proszę sobie otworzyć drugi list do Koryntian, 11 rozdział, gdzie tam jest zakaz pozwalania się wyzyskiwać. Tam jest kilka zakazów chrześcijanom, daje apostoł Paweł, znaczy ochrzania ich, że pozwalają się pozwalają się poniżać, znaczy chodzi tam policzkować przez jakichś rządzących, pozwalają się poniżać i przede wszystkim, że pozwalają się okradać i wyzyskiwać. Bo jeśli Chrystus nas powołał do wolności, my nie mamy moralnego prawa poddawać się ludziom w niewolę. A podatki na poziomie 60%, a mniej więcej takie same są w Polsce. W Polsce jest tam 59%, bo w 2016, tak. Teraz tam 52%, ale od 2019 roku wchodzi nowy podatek. Są formą niewolnictwa. Mniej więcej ta sama skala. Ten podatek i w ogóle całe obciążenie fiskalne w Polsce, to jest forma niewolnictwa. I gdyby Polacy byli rzeczywiście chrześcijanami, nie pozwoliliby się tak niewolić. Przypominam historię Ameryki. Tam król Jerzy chciał podwyższyć jeden mały podateczek na herbatę. No żywot stracił cały kontynent, można powiedzieć. Za jedną małą podwyżkę podatku na herbatę. Stąd jest ta Tea Party. Stąd się mówi bostońska herbatka, że właśnie wtedy wyrzucono towar z tego statku. Właśnie ten towar z herbatą, który przyszedł do amerykańskiego portu w Bostonie, wyrzucono do morza. Stąd się nazywa to wydarzenie herbatką bostońską i to dało początek właśnie ogólnonarodowemu protestowi i wojnie o niepodległość. Tak kiedyś ludzie wolni w Chrystusie, bo to jest oczywiste, że dlaczego oni nie dawali się wykorzystywać? Anglicy się dawali, ci tu na Wyspach Brytyjskich, jeszcze wyższymi podatkami. Ale Anglicy w większości znali tylko Chrystusa z kościelnych ceremonii, bo był to skostniały kościół narodowy. A wszyscy ci, którzy czytali Słowo Boże i chcieli prawdziwej wolności, emigrowali do Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie powstawały te biblijne kościoły, tam właśnie ludzie powiedzieli nie wyzyskowi podatkowemu Anglii. I stąd największa potęga w dziejach świata powstała Stany Zjednoczone. Zobaczcie, Polacy jak niewolnicy
płacą kilkukrotnie drożej za benzynę. Żaden nie protestuje. Naród siedzi cicho. Naród po pierwsze w sercach nie ma pragnienia wolności. Po drugie nie ma przywódców, bo przywódców przekupili. Wszystkich, z każdej opcji. Nie wierzcie, przyjdzie wam Konfederacja, Wiosna, Srosna. To są wszystko twory postubeckie, twory PRL-owskie. Nic oni ludziom nie dadzą. Oni tylko chcą, tak jak tutaj cały nasz panteon partii politycznych, od lewa do prawa. Oni chcą tylko zmieniać się przy korycie. A która partia dojdzie do władzy, to zaraz opozycja im pokaże, ile nakradli. Afera Ambergold. Co pisze towarzysz Andruszkiewicz? O, że atak na premiera Morawieckiego, że nakradł, to co to jest? To przykrycie. Jest próba przykrycia afery Kapiszą. Tuska. Afery Tuska, który nakradł Ambergold. No to Kaczyński się jak knur nakradł przy Srebrnej, bo przecież dostał to od Kiszczaka. Morawiecki dostał i od Niemców kasy full, 30 baniek kilka. Dostał legalnie. Teraz czeka gdzieś tam w jakimś tajnym koncie kolejna odprawa, jeśli się dobrze będzie sprawował. A teraz dowiadujemy się, że jeszcze 70 baniek od Kościoła czy UB dostał. Znaczy od Kościoła i UB czy WSI dostał w ramach tej afery gruntowej. Zarobił. Z Wrocławia. A nie, uczciwie. Uczciwie, no, a kupił, nie. No podrożało. No nie, no to nie nasza wina mówi. Kupił za 1/5, 1/6 ceny. My takśmy kupowali, nie wiedzieliśmy co kupujemy, tak, o, nie wiedzieliśmy co kupić, a to se kupmy akurat ten grunt od Kościoła, tak mi doradził kardynał, właśnie makler giełdowy kardynał. Ale zobaczmy, pokażmy może tweeta z Polskiej Agencji Prasowej, że już pani Morawiecka deklaruje, że jeśli gmina Wrocław przystąpi Morawiecka do budowy, ja. Dróg, w miejscu, w którym posiada działkę, to sprzeda swoje zarobi. Tereny po cenie zakupu i przeznaczy całą kwotę na cele charytatywne. Na Caritas Polska! Czyli znowu do chlewa kościelnego pójdzie. Patrz, jak się przestraszyli. No to zobacz, wyborami. Ale ja zaraz już na Twitterze to skomentowałem dzisiaj wcześniej. To jest publiczne przyznanie się do winy. Jeśli uczciwie kupiła, jeśli uczciwie zarobiła, no to byłby rabunek w biały dzień. Zobaczcie, ona chce po cenie zakupu, czyli 100 razy taniej niż teraz to jest warte, chce sprzedać i jeszcze to, co by dostała za to, chce oddać Kościołowi, żeby niby pokazać, że ma czyste ręce. Ty nie masz czystych rąk. Ja już nie będę mówił, co ty masz brudne. To jest przyznanie się publiczne do kradzieży w ramach katolicko-ubeckiego mafijnego systemu. Kropka. Jeszcze wracając do tematu szwedzkiego, przyszło do głowy taki stereotyp, że Szwedzi zwykle są przez Polaków postrzegani jako tacy ludzie spokojni, gdzieś tam niepodskakujący, tacy tak dalej, tak dalej. Słuchający państwa na czworakach, a zobaczcie. Przez te opowieści, że tam jeżdżą, jak pisze 60, to jedzie 60 i jeszcze tam trąbi, jak ktoś jedzie szybciej. A zobaczcie państwo, jak protestują, chociaż benzynę mają 3 razy tańszą niż w Polsce i mówią, że to jest za drogo. Zobaczcie, że już socjalizm im wychodzi bokiem. To zresztą nie jest jedyny przykład tego budzenia się społeczeństwa szwedzkiego po tych latach takiego socjalistycznego uśpienia. Bo oni rzeczywiście, to jest państwo protestanckie, które pomimo tego, że ma bardzo niesprzyjające warunki klimatyczne, raczej skalisty teren, klimat byle jaki, znaczy mroźny i tak dalej, no to zbudowali ogromny przemysł, ogromny dobrobyt właśnie dlatego, że ponad Watykan postawili słowo Boga, tak można powiedzieć, i z mało znaczącego narodu, którego łoiliśmy kiedyś wielokrotnie, Bóg dał im takie błogosławieństwo. No, ktoś powie, najechali Polskę, tu się nakradli. No to dlaczego wielka Polska, 10-milionowa wtedy, uległa paromilionowej, bo nie wiem, czy Szwecja miała 4, może mniej nawet. Nie, nie miała. Może 2, już teraz nie pamiętam. Przecież tam teraz to chyba około 10 mi się wydaje ma. No zresztą sprawdź. Ale chodzi mi o to, że państwo polskie, właśnie kiedy poszło w kierunku kontrreformacji katolickiej, padło przed protestancką słabszą Szwecją. Szwecja, 10 milionów. No, padło jak po prostu wydmuszka pusta. Wchodzili jak w masło.
Szwedzi. No to film po to, proszę sobie zobaczyć właśnie, nie? To protestanci zdradzili, ktoś powie. A jak to? A kim ten był ten, który pod Częstochową chciał zdradzić? To jak to się, czy tam zdradził? Jak Kordecki? Nie, Kordecki to tak naprawdę, wiecie, w Potopie jest przedstawiony jako bohater, a w rzeczywistości to był zdrajca, który ślubował posłuszeństwo. Można znaleźć na internecie list pana Kordeckiego do Karola Gustawa. Do Karola Gustawa, któremu ślubował wierno poddańcze posłuszeństwo, dopiero jak mu chcieli przeczyścić. Jan III Sobieski też przecież się poddał. Tak, też katolik przecież, ale mówię o tym symbolicznym, tym katoliku, co tam tego Kmicica przypalał, nie? Nie pamiętam, czekajcie, Kuklinowski, tak. To przecież katolik nastajaszczy i był, nie? Także tu mówienie takich uproszczeń historycznych to jest po prostu kłamstwo z poziomu Grzegorza Brauna czy innych tego typu oszustów politycznych i historycznych, ale wróćmy do Szwedów. Bóg dał im ogromne błogosławieństwo finansowe przez to, że właśnie stanęli przy Słowie Bożym. Ale później pokolenie lat 40., 50., 60. to już w ogóle poszło kompletnie w odrzucenie Boga i takie spijanie śmietanki po wcześniejszych pokoleniach. Teraz dostali w dupę poważnie, bo już mają tam ponad milion imigrantów, już mają dzielnice, gdzie nie można wchodzić, już Malmö, zdaje się, całe jest opanowane przez imigrantów no go, go zone i tak dalej, i tak dalej. Teraz zaczynają widzieć, jak ich doi państwo, te protesty po cenie benzyny, ale ciekawostka też, jedna z wolnościowych partii powiedziała, zaraz, ale kto Hitlera wspierał? Powiedziała do tej partii socjaldemokratycznej. Mówię, nas się wyzywa od nacjonalistów, nas się wyzywa od faszystów, a mówi, a to wyście w Hitlera przecież. Ciągłość polityczna tej samej partii. Socjaliści. To są ci sami socjaliści. No właśnie. A w Polsce też rządzą narodowi socjaliści przecież. No a jak? No to, po ile benzyna? Patrzysz na cenę benzyny i wiesz, kto rządzi. W Stanach Zjednoczonych przyjdzie Obama, czyli komunista, od razu ceny benzyny, chociaż i tak są też kilkukrotnie niższe niż w Polsce, od razu jadą w górę. Przyszedł Trump, ceny benzyny. Ale wiesz, że jak ceny spadły, to co demokraci zarzucili Trumpowi? No nie mam pojęcia. To teraz więcej ludzi jeździ samochodami, więcej czasu tracą w samochodach. A tak jakby jeździli rowerami. Zanieczyszczenie wzrasta. Słuchaj, jakby posłuchali prezydenta Dudasza, który powiedział, Polacy, co wy tam z tymi samochodami, rowerami mi tu jeździć? To by było jak w Chinach. Jakby fajnie było. Jeszcze po Stanach rowerami jeździć. Towarzysz Dudasz powinien doradzić Amerykanom, żeby wszyscy się w takie same szare stroje ubrali. To już by całkiem jak w Chinach było. Ciekawe jest też, że Szwedzi chcą, protestują, żeby cena benzyny była po 4,80 w złotówkach. Daj spokój. Czyli to jest dużo taniej niż w Polsce teraz. To ta ręka podniesiona na socjalizm. Jak powiedział towarzysz Wiesław Kaczyński, musi zostać odrąbana, nie ma lekko. Ale władze Szwecji powiedziały, że nie obniżą podatku. No, socjalizm powiedział. Raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy. Czyli komusze świnie, to justice reprezentuje social justice, to jest właśnie to. Trzeba kopnąć w dupę i wygonić z kraju, bo w sposób żaden, że tak powiem, normalny świni do rozumu nie przemówisz. Tylko albo elektronicznym pastuchem, albo kop w dupę. No i tyle. No tak, tyle z komunizmem powinno się zrobić już dawno. Jak myślisz, czy Polacy kiedykolwiek zaczną protestować przeciwko takiemu okradaniu? Jest tylko jedna szansa. To jest niewielka szansa i o tym mówimy wielokrotnie. Jeśli polska elita nie skieruje się do Jezusa Chrystusa i Jego słowa, jeśli nie zrozumie, czym naprawdę jest wolność, to nie tylko, że nigdy się nie poprowadzi do buntu niewolników, ale i zmarnuje Bożą szansę na geopolityczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Bo pisowcy, którzy są katolickimi komunistami, to jest kato-komuna, oni nijak nie mogą zrozumieć Amerykanów. Oni rozumieją Chińczyków, bo po pierwsze komuniści. Strategiczni sojusznicy. A do tego bogaci. Bogaty komunista, to co to znaczy? Braun przecież... Brał. Od razu są łapówki. Ford Xi, czy jak on tam to czyta? Tam, nie wiem, pies go trącał tego zdrajcę. Chińskie wojska do Polski zaprasza. Ale ja mówię o pisowcach teraz. Już o zdrajcach tych tam Konfederacji Targowickiej nie ma o czym mówić, ale o pisowcach. Amerykanie nie rozumieją życia. Według pisowców. Nie biorą tak nic tam. Nie brał.
Nie brał, ni tu, tu. A Huawei, czy jak on tam? To nie do siebie daje. Daje, daje, nawet towarzysz Susłow brał. Ale nie włączał. Ale nie używał, bo on, wiesz, palił, ale się nie zaciągał. No to widzisz, to jest pisowska, katolicko-komusza, mędowata elita tego narodu. Nie poprowadzą ale do żadnego. Ale Lewandowski reklamował, to co ty chcesz od niego? Ale co? To ja powiedziałem, że za tą zbrodnię przeciwko narodowi to ośmieszy się na całą Polskę. No i były mistrzostwa, no to sam widziałeś. Towarzysz Borek nawet mu nie pomógł. Dla Niemców to gra, teraz jest chyba najlepszym strzelcem Bundesligi. Ho, ja wolę, jak jest Euro, to się gra. Ale dla Polski w dupie, no. Przejdziemy do waszych pytań odnośnie afery Morawieckich. Rafał Karkosz. Działki są sprzedawane po 3 latach. Chodzi o to, że tam w 99 chyba została kupiona. Znaczy Kościół je dostał od państwa, w 2002 sprzedał. Ja nie mogłem sprzedać swojej odziedziczonej po prababci przez 5 lat, bo musiałbym zapłacić tak zwany podatek od wzbogacenia się, który wynosi 75%. Kościół jest państwem w komunistycznej Polsce. Państwem w państwie. Ma swoje prawa, swoje regulacje, ma bezkarność pedofilów, ma bezkarność chroniących ich biskupów. Zobaczcie, to mówiłem wczoraj na kazaniu. Gdyby nasz Kościół miał jedną pedofilską ofiarę, to co by było? Raban, że sekta, że straszne, że zamknąć, zastrzelić i tak dalej. No to myśmy żadnej. To samo powiedzieli Poczekaj. W piątek o państwie Izrael, że wyobraźcie sobie, żeby przedstawiciele ambasady Izraela gwałcili w Polsce dzieci i było to tuszowane. To ale już bądźmy na poziomie kościołów. Zobaczcie, my nic takiegośmy nie zrobili. Nie można nam nic zarzucić w tej sprawie. A zobaczcie, że zostaliśmy także przez pisowskie media, tu w polityce czy inne takie Karnowskich łajno, obwołało nas niebezpieczną sektą. Za nic. Zobaczcie. Ilu pedofilów, ilu tych, którzy kryje, cały system, nie tylko polski, ale i watykański, kryje pedofilię na całym świecie. Kto powie, że to niebezpieczna sekta, no? Kto Polakom powie prawdę? Gdzie jest elita? Gdzie są ci, którzy mają prowadzić naród? Wszyscy sprzedani. Wszyscy... I tu by trzeba takie brzydkie słowo powiedzieć, ale to sobie sami powiedzcie. Sknurjeni. Także przypominamy o naszej akcji Stop Konkordat. 11 listopada ma prosty, konkretny postulat. I teraz, gdyby w Polsce byli uczciwi dziennikarze, to już do wszystkich partii przed wyborami zapytaliby, słuchajcie, czy jesteście za wypowiedzeniem Konkordatu? Bo jest to propozycja, czy postulat, żądanie biblijnego antykomunistycznego środowiska telewizji Idź Pod Prąd i ruchu 11 listopada. Zobaczcie, cichosza. My jesteśmy tak, jakbyśmy w państwie równoległym. To tak troszeczkę jak w seksmisji. Pamiętacie, tu była ta dyktatura, knuria tych zlewaczałych, zdziczałych i tam dalej chłop zresztą tym sterował. To taki mały spoiler. A tu była gdzieś dekadencja, równoległy świat. Nikt o nim nie wiedział. To tak w Polsce się biblijnych chrześcijan traktuje. Jan Niszczoł. Cieszę się, że w końcu ktoś mówi prawdę, co się dzieje w tej zakłamanej Polsce. Dlatego właśnie jesteśmy traktowani jak trędowaci. Nas nie ma. My mówimy tu przeróżne rzeczy, postulaty zgłaszamy. Nas nie ma. Ale cieszymy się, że wy nas znajdujecie. Każdego dnia przychodzimy tutaj i rąbiemy. Tak jak drwal przychodzi do lasu, tak my rąbiemy Polakom prawdę między oczy. Wierząc, że Bóg się o to upomnie, że Bóg się do tego przyzna, że Bóg ciebie wyzwoli. Zajrzyj sam do testamentu Jezusa Chrystusa, który dla ciebie został napisany. Jak to cię nie przekona, to już nic cię nie przekona. Dziękuję, do widzenia, ale przynajmniej sprawdź. Piotr Lipiński, czy Polacy pomogą popchnąć z impetem w końcu pług śniegowy? Tego nie wiem. Rzeczywiście Bóg coś robi. Modliliśmy się wielokrotnie w naszym kościele o Polskę, o otworzenie oczu i tak dalej. I ta afera, czy raczej ujawnienie rąbka tajemnicy, bo zobaczcie, tu dwie afery idą, jedna ręka w rękę, jedna w z drugą. Raz knuria pokazuje, jak bardzo chroniła zboczeńców najwyższej, najcięższej rangi,
A z drugiej strony widzimy już, jak knuria się uwłaszczyła na majątku Polakom dzięki komunistycznemu państwu, dzięki UB. A potem UB z powrotem to odkupiła, wiecie, już po niższych cenach, a teraz ma pieniądze. A teraz może spać w hotelach, jak towarzysz Morawiecki płacze ojcu w rękach, mówi: tata, kiedy się skończy ta nasza gehenna? Kiedy przestaniemy sypiać w tych hotelach po kilka tysięcy dolarów za noc? Proszę, to są towarzysz, to sam towarzysz Morawiecki starszy, starszy doniósł o tym, o tej informacji. Nie myśmy to wymyślili. A teraz próbują udawać srebrna, skromna. Morawiecki mówi: przecież nie żyje w luksusie, a tu mówi, że śpi w hotelach po kilka tysięcy dolarów. Tu mówią, że nie ukradli, a tu mówi: ja wszystko oddam i jeszcze dopłacę, żoncia mówi. No to jak nie ukradliście, to co oddajecie? Banda. Aneta Rempidempi: towarzysz Wiesław dał nam zgniłe kukułcze jajo w postaci Morawieckiego. Oczywiście. To, pamiętacie, było niewyjaśnione, dlaczego zmienił Szydło na Morawieckiego. Przecież najpierw było wotum nieufności, to tak. Zostało odrzucone rano. A wieczorem kopnęli babę w dupę. Kwiaty zostały wręczone. A potem won, babo, mówił do tej durnej zresztą skądinąd, bo ona, wiecie, swojego syna dała bandzie pedofilii. No to ona nie może być z rozumem tam w porządku. Ale była lepsza na pewno od tego aferzysty. No, cytunga. Marta... Ale czekaj, bo tu jeszcze raz możesz... Masz, zgniłe kukułcze jajo. Teraz towarzysze rosyjscy, niemieccy mogą odpalać sytuację w Polsce jak chcą. Czyli PiS całkowicie stracił sterowność. Dzięki decyzji towarzysza Wiesława Kaczyńskiego, znaczy Jarosława, to jest jego ksywka jeszcze z czasów PZPR, odziedziczona po towarzyszu Gomułce właśnie, to ja mu nadałem towarzysz Wiesław, nie? Taką ksywkę i u nas chodzi Jarosław jako Wiesław, towarzysz, nie? Mówiliśmy, ostrzegaliśmy, że tak to się skończy. Że Morawiecki to jest człowiek Niemiec. Przecież to był nieudacznik skończony. On ledwo przepchnęli go przez komunistyczne studia. Przecież wiemy, co to jest, jakieś studia, co to tam on studiował. Nie wiem, historię czy coś takiego, to wiecie, to... Ach, to szkoda gadać. Później żadnej pracy nie mógł. Co się dotknął, to spieprzył, nie? Nieudacznik kompletny. Dopiero ojciec mu załatwił, czy jakiś kolega ojca, na przykład znajomy kardynał Gulbinowicz. Towarzysze niemieccy, no zwróćcie uwagę, zobaczcie, jaki bankowiec wam się marnuje! Fachowiec. Jak go wzięli na stypendium do Niemiec? Jak go zaraz ozłocili? To potem sprzedał Polskę, bo on był jakimś wicenegocjatorem w sprzedaży Niemcom w ramach Anschlussu do Unii Europejskiej. Od razu się przydał. Doradca Tuska był. Doradca Tuska, nie? Sprzedał Polskę jak własną matkę i tak dalej, nie? Bez żadnego mgnięcia okiem. Potem... Nie za darmo. Potem nagrali go usowy, mówię. Dla mnie kanclerz Merkel jak matka. Zgadzam się, dobrze, jeszcze tak koszulnie. Wiesz, ja na własną piersią będę jej bronił. Z Merkelową w 100%. W 100% się zgadzam z Merkelową. Mam a potem absolutne zdanie. A potem pozytywne. Towarzysz Kaczyński tego człowieka robi premierem rzekomo wolnych Polaków. Napluw twarz nam! Pon! Marta Szymańska. Bojkot wyborów, to mówimy. Nie ma na kogo głosować. Chyba że chcecie na świnie. No to tam zawsze. To zamknijcie oczy. Na kogo nie zagłosujecie, padnie na świnie. Nie bójcie się. Marta Szymańska. Dobrze, że mówicie o tych przekrętach. Oby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym. No, dobrze by było. Dlatego prosimy was o wsparcie, żebyście ten odcinek, ten z 13, rozbuchali po internecie. Zobaczcie, jak udało nam się obejść system. Kiedy Sekielscy zrobili swój film, myśmy od razu na gorąco nagrali program z Kornelią, moją córką, nie? Bo to jest mój syn, a Kornelia, moja córka, Eunika zresztą też. Nie? Od razu nagraliśmy program, ale zrobiliśmy tak jakoś przy okazji, niespecjalnie nad tymśmy się zastanawiali. To błogosławieństwo Boże tak działa. Daliśmy na nasz program, ale nasz program, znaczy nasz kanał Idź Pod Prąd na YouTube jest blokowany.
Nie? To wszyscy wiedzą, znikające lajki, brak powiadomień, 3 razy ukradli nam ten kanał, to już jest 3 z kolei, musimy odbudowywać subskrybentów i tak kradną. Znikające wyświetlenia, to jest najciekawsze. A to tam, wiesz, przerywali nam, zrobili jakieś złośliwe oprogramowanie, to różne rzeczy, to szkoda gadać dużo tego. Zrobiliśmy kilka kanałów zapasowych, że jak ten nam tego, no to my już mamy tego. Jednym z nich to jest Mega Kościół. I daliśmy ten odcinek na Mega Kościół. I wtedy nastąpiło 180 tysięcy wyświetleń. Już ponad nawet. Na innym kanale, nic w ogóle nieznanym, wiecie, ludziom. Tam parę tysięcy subskrybentów i tak dalej. Tu nasz główny kanał nadal ledwo 30 tysięcy po 2 tygodniach. 30. Tam poszło! Czyli widać, że tu jest obejście, a tam zaczęło, wiecie, spali jeszcze ci jakąś tam nazywają, cenzorzy na... Chociaż poniedziałkowy odcinek, tam czy film Tylko nie mów nikomu jest początkiem końca Kaczyńskiego, to ma na Idź pod prądzie już prawie 100 tysięcy. Także poszło. O, burze, były ostrzeżenia. Tak, no ludzie zaczynają nas znajdować. Ktoś mi mówił, jakaś znajoma, nie pamiętam, bo to takich różnych sygnałów dostaję dużo, chyba w jakimś środowisku psychologów, jakaś nasza widzka, znaczy raczej słuchaczka, bo to taki feminizm trochę, tylko się pojawiła i coś tam tego, to od razu, to jest ta od Chojeckiego. Czy rozumiecie? Nas nie ma, ale wszyscy o nas wiedzą. Nie? Także to pokazuje, że skala naszego oddziaływania jest dużo większa, niż pokazują to liczniki. Ale ciągle was prosimy, wysyłajcie znajomym. Bo to, co się dzieje, to jest czas przełomowy na Polskę, dla Polski. Teraz Polakom troszeczkę kurtyna. Pamiętacie akcję, afera Rywin-Miller-Michnik? Nie? Wtedy dokładnie to samo. Wtedy się naparzała mafia od Michnika z mafią od Millera, nie? Ale Polacy dzięki temu zobaczyli trochę prawdy, co jest u jednych i co jest u drugich, nie? Dokładnie teraz się naparza przed wyborami tutaj PiS z PO. Dlatego gazeta ta, jak ona się tam nazywa, Wyborcza, będzie pokazywała prawdę o PiSie, a Gazeta Polska, czy tam Andruszkiewicz, towarzysz, będzie pokazywał prawdę o Platformie Obywatelskiej, ale my widzimy go u dupy jednych i drugich. To samo z Konfederacją. Dokładnie. Nie? Także teraz jest czas. Ale wszyscy wiedzą, że to jest opcja prorosyjska. Daj mi knura. Lata. Nie, knura tego z knurni. O, ale teraz doszedł nowy element wagi najcięższej, bo zobaczcie, że to największa świnia. To srebra, skromna, to wypad. To jest najcięższa waga okupująca Polskę. Knuria.pl! Teraz wyszła jeszcze ta afera. Czyli przed tymi wyborami pokazano gołą dupę biskupa. Pokaż może. Nie, będę tu gorszył ludzi. To jest nuncjusz zresztą, nie? Porównanie właśnie wielkości Knurii i Wiesława Jarosława. A to są towarzysze morawieccy. Skłami takimi, bo tutaj służby musiały uczestniczyć w tym zakupie stulecia. Przez 17 lat razy 100 majątek poszedł w górę. To bez SB by się nie udało, taka akcja. Zresztą było śledztwo tych urzędników, którzy dali kościołowi tę nieruchomość i tam wyroki zapadły, że było to bezprawne, ale oczywiście jak to w Polsce wszystko, znaczy jak to Morawieckiego jakoś w tym nie powiązano. A nie, to oczywiście on jest niewinny. Na świadka go wezwali później 3 razy, nie stawił się, ale zobaczcie, w kajdanach go nie przy tego, także widać, że są równi i równiejsi w Polsce. Także mówię, teraz te afery się nawarstwiają. Tu mamy już aferę Platformy Amber Gold. Mit JP2, pierwszy raz ktoś zaatakował JP2. Ktoś pokazał, że JP2 krył pedofili. Dzisiaj już statystyki są robione i większość Polaków chce stop konkordat poszło won. Znaczy na razie jeszcze mówią stop episkopat. Tak, wymiana biskupów. Mówią, żeby biskupów wymienić. 57% tam chyba, czy ponad 53%? Ponad 57%. Większość Polaków nie ufa już kościołowi katolickiemu. Zobaczcie, konkordat w swojej preambule mówi, ze względu na to, że Polska jest w większości państwem, czy tam narodem katolickim, to teraz podpisujemy. A teraz większość Polaków nie ufa już dupie biskupa. No to poszło won. Konkordat won. Grażyna Zielińska. Wicekanclerz Austrii Strache złożył rezygnację po filmie na zakrapianej imprezie, gdzie został skompromitowany. A w Polsce? A w Polsce świnie przy korycie mają się zawsze znakomicie. W Polsce nie ma honoru. Oni będą sobie wieszać
Piłsudskiego, Najświętszą Marię Pannę, krzyże będą wieszać, ale to są zwykłe świnie. Można powiedzieć, żaden z tych atrybutów, żaden z tych gadżetów, można tak powiedzieć, którzy oni używają jak gadżety, nie zmienia ich świńskiej natury. Jeśli byście otworzyli Pismo Święte, to rzeczywiście taka kategoria ludzi jest tu opisana. Udają chrześcijan. Mogą nawet wchodzić do kościołów. Ale co się dzieje potem? Pies wraca do swoich żygów, a umyta świnia pisowsko-katolicka znowu tarza się w błocie. Może być też odbrał nas Konfederacja albo Zwiasty. Myślę, że powinniśmy mieć tu jakiś chlewik, bo na razie mamy tylko świnie. No nie będziemy brudu tu trzymać. No. Myśmy poumyli te świnie, są umyte świnie, ale puścisz ich tylko na wolność, od razu pójdą do gnoju, do koryta, do błota i tak dalej. Anabel P. Ludziom pasuje utrata suwerenności. Jak rozmawiałam w sobotę, to mówili, że Niemcy to przynajmniej płacą. Ręce opadają. O, Niemcy to teraz płacą za nierobotę. Nie wiem, czy słyszałeś. 1600 euro chyba, tak? 1600 euro na rękę. Bezrobotny w Berlinie ma dostawać. Tak. To taki projekt na razie pilotażowy. Na pewno, towarzyszu Wiesławie, a co se będziemy? Co se będziesz? 500 tam, nie wiem, plus... 1000 plus dla każdego nieroba! No to jest właśnie problem. Ile sposób, to głosów? Sposób na wygranie wyborów. Ale to wiesz, to przed jesiennymi. To spokojnie. Tak? No nie można się wystrzelać ze wszystkiej amunicji Na raz. Nie mogą, ale 500 plus, czy tam te plus, flaszka plus, to by się przydało. Kiedyś PSL to były takie przypadki, że przed komisją wyborczą stał samochód z bagażnikiem, tam flaszki wódki stały. No i jak ktoś przyniósł tam tego, że głosował, flaszka, następny, to złapali to paru... To na Ukrainie tak głosują. A to ale kiedyś w Polsce tak było, złapali paru PSL-owców, były nawet jakieś afery. Przecież PSL w ostatnich wyborach 2014, o których PiS wiedział, że został zafałszowane. To powiedział ten od kultury, jak on się nam... od Q. Reżyser, przez duże Q. Jest jego braty z reżyserem. Gliński. Towarzysz Gliński przyszedł i zameldował. My wiedzieliśmy, że wybory 2014 zostały, samorządowe zostały sfałszowane. Jest nagranie tego towarzysza. Pokazywaliśmy. Na konferencji, na której była też nasza... Proszę bardzo, on dokładnie wiedział, czyli Jarosław, towarzysz Wiesław też wiedział. Wybory 2014 zostały sfałszowane. Tam wynik PSL-u dochodził do 20%, kiedy w sondażach Tablet było 3 wcześniej. Tego. A ile tu nagle głosów? Ile to wódki trzeba by... Ile to wódki kosztowało? Toż to nie tak łatwo. No, oni myślą, że... Mogło mniej kosztować, bo wystarczyło dać tym, którzy byli w komisji. Wtedy no wiesz. Tak, ale też mogło trochę kosztować. No, mogli w każdym więcej brać. PiS jasno mówi, wybory 2014 zostały sfałszowane. I co PiS robi? Nic. Nic. Czyli wiecie, największa zbrodnia ile demokracji... Ile minęło? 8? Przepraszam, 4? Zobaczcie, największa... Nie, żadnego przedawnienia tu na pewno nie było. Ale nie? Nikt na cię nie zająknie. Nie, a gdzie? On... Ale Jarosław mówi, że ile oni muszą rządzić, pamiętasz? Trzy kadencje, a najlepiej 30. Trzy. I wtedy dopiero coś zrobią. Tyle, co Chrystus lat, powiedzą, nie? Bo tak jak w Rusce, wiesz, jak Ruscy piją stakan... Raz. Już tam. Nie? Stakan dwa. O, tak leży, więc przechylony, nie? Albo ale ten. Boch, trojcu lubit. Boch, trojcu lubit. Poliwaj! No to trzy i wtedy fik już leży pod stołem. Już po nim, nie? No to ci będą rządzić 33 lata chyba. No też tacy chrześcijanie od 3000 lat, nie? Także to normalnie jest ta sama. 4, ta sama ruska manda. Dobrze, żeby nie wzięli słów Jezusa 70 razy 7, bo to wtedy już by normalnie plagi egipskie poszły na Polskę. No ale dość żołków. Wracamy. Wracamy na pokład. Zobaczcie. PiS wziął udział w sfałszowaniu wyborów. Sam się do tego przyznał. Gdzie siedzi ktoś za to? Gdzie jest śledztwo? No ale to Andrzej pokazywał w piątek, największa przecież kto wie o popełnieniu przestępstwa i zataja, no to podlega to tam karze tu macie, pozbawienia wolności. Macie zdjęcie kryminalisty! Gdzie opozycja, która powie, PiS przykrył wybory? No nie powiedzą tego, bo oni sami je sfałszowali. No to rozumiecie? Ręka rękę myje. Świnie i pomyje. Janusz Bukowski.
Trafiłem przypadkowo na ten kanał i cieszę się, że istnieją patrioci polscy, którzy nie są katolikami. Powiedzenie prawdziwy Polak to katolik jest wielkim kłamstwem. Trzeba zacząć od tego, że Kościół katolicki nie bardzo jest kościołem chrześcijańskim, a raczej jest to pogaństwo skrzyżowane z zabobonem i nieuctwem. O tak. Nazywanie siebie samej mianem chrześcijańskim to wielkie nieporozumienie. Chrześcijanin to z nazwy ktoś, kto wzoruje się tylko i wyłącznie na osobie Chrystusa, a nie na jakichś innych świętych papieżach, Marii czy co tam jeszcze. A najgorszym dla mnie jest ten powszechny kult obrazów, figurek, odpustów, świętych. A jak mówi Pismo Święte, obrzydliwością Panu jest wszelkie bałwochwalstwo. No amen. Cieszę się, że tacy ludzie do nas docierają, że gdzieś pomimo tej blokady udaje się nam odnaleźć, bo my nie twierdzimy, że my jako jedyni głosimy prawdę. Nie? W tej skali, jako telewizja, tak. Ale naszą siłą jest to, że wy już wcześniej może nie umieliście ubrać tego w słowa, ale wyczuwaliście, że coś jest nie tak z tym systemem, który was otacza. Ale wy myśleliście, że to wyście zwariowali. A świat jest normalny. A kiedy włączyliście telewizję, Idź pod prąd, to teraz wiecie, że są normalni ludzie, że to Boża prawda jest tą normą. To świat wariuje, a my jesteśmy normalni. I to jest nasza siła. To nas trzyma razem. Przejdziemy już do kolejnych ogłoszeń. W sobotę 18 maja podczas Nocy Muzeów Klub Idź pod prąd Warszawa zorganizował akcję ulotkową na ulicach Warszawy. Jak relacjonują klubowicze, rozdali w sumie 2000 sztuk ulotek z programem Partii Ruch 11 listopada oraz broszur tematycznych. Prowadzili również sporo interesujących rozmów. Serdecznie dziękujemy za zdjęcia. Informujemy, że wszelkie nasze ulotki są dostępne na naszej stronie itspodprat.pl. Tu przypomnę o tej ulotce, to też jest taka dość fajna broszura, kilkustronicowa, porządnie wydana. Rząd PiS przyjął najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej. Rząd PiS, tu są później wykresy, przyjął najwięcej islamskich emigrantów do Polski. A wiesz, co teraz mówią? No właśnie dlatego mówię o tej ulotce, bo oszuści z PiSu chwalą się stop imigrantom. Nielegalnej imigracji. Ha. To jest pierwszy jakby slajd na nowym, na Twitterze. Zobaczcie sobie nowy spot Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze, co się wyświetla, stop nielegalnej imigracji. A poznajcie fakty. Dzisiaj w Polsce jest już, mówi się nawet o 700 tysiącach przybyszów, którzy z polską cywilizacją mają niewiele wspólnego. To już jest tykająca bomba. No to wydarzenie to jest zasługa PiS. W sobotę zeszłą, gdzie uczeń zamordował drugiego w podstawówce warszawskiej. No to są, już tam mieliśmy specjalny program, ale wtedy właśnie dziwiło obaj nas, że byli obywatelami, obaj byli pochodzenia niepolskiego. No tak, no to oczywiście nie można przesadzać z tymi wnioskami, ale jednak to historia szczególnie tego, tych ludzi pokazuje, że w takim tym multikulti jest ogromne niebezpieczeństwo, że utracą dzieci najbardziej. Rodzice się przemieszczają, tam wiecie, jeden z tych, no to był tam, urodził się z mieszanego małżeństwa, później rozwiedli się, gdzieś ojciec wyjechał, później przyjechał, zabrał go z domu dziecka, później matka jakaś inna, Ukrainka zresztą, nie? I to jest krzywda, której się nie da wymierzyć. PiS dzisiaj sprowadza imigrantów na największą skalę w historii, na takiej ostatniej, można powiedzieć. To jest, a jeszcze do tego ma tupet. To widać, że to jest świńska moralność, że zakłamują rzeczywistość, mówiąc stop tam imigracji i takie tam rzeczy. Serdecznie zapraszamy na najbliższe projekcje filmu Genesis Paradise Lost, które odbędą się w Białymstoku w sobotę 25 maja o godzinie 17. Kawiarnia w Starym Kinie, ulica Świętego Rocha, oraz w Szczecinie w piątek 14 czerwca o godzinie 18:00, Dom Kultury 13 MUS, Plac Żołnierza Polskiego 2. Na projekcję filmu wstęp wolny. Już teraz zapraszamy. A my przypominamy, że trwają zapisy na zjazd klubów Idź Pod Prąd, który odbędzie się w dniach 20 do 23 czerwca.
Zgłoszenia przyjmowane są przez koordynatorów klubów Idź Pod Prąd. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Im szybciej się zgłosicie, tym korzystniejsza cena zjazdu. Są trzy terminy zapisów. Pierwszy termin 25 maja, drugi termin 10 czerwca, trzeci ostateczny termin 17 czerwca. Po upływie ostatecznego terminu nie przyjmujemy zgłoszeń na zjazd. Piszcie na kluby@idzpodprad.pl. Serdecznie zapraszamy. Nasza telewizja utrzymuje się z waszych datków tylko i wyłącznie. Około 1000 osób nas wspiera każdego miesiąca. To jest taka moja też prośba. W zeszłym roku to było średnio gdzieś około 800 osób. Od stycznia jest już 1000 osób. W tym miesiącu mamy troszeczkę, że tak powiem, zadyszkę. Patrząc na porównanie z poprzednim miesiącem, myślę, że gdzieś około 50-60 osób mniej. Na dzisiaj to jest 527 chyba, no to na wczoraj to są dane. Także jeśli to, co mówimy, uważasz za ważne i chcesz, żeby taki głos był w Polsce, no to pokaż, że także wymiernie nas wspierasz. Chodzi o możliwość przekazu, zarówno można to zrobić przez sklepik, tam można dać takie wsparcie, tam 5 zł razy, tam 2 czy 1, to już jak ktoś chce. I oczywiście też można wpłacać na numer konta, czy też przez taki system, jak on się tam nazywa? PayPal czy jak? PayPal, tak. PayPal. Tutaj macie wszystkie informacje odnośnie tego, jak możecie nas wspierać. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypominamy, że dzisiaj jeszcze wieczorem lekcja, biblijna lekcja angielskiego. Paweł Machała, Mighty Forest chyba to się nazywa. Tak. Także dzisiaj wieczorem 19:30. Niezwyciężona forteca, tak bym to przetłumaczył. Tak jest, także dzisiaj 19:30 zapraszamy Was jeszcze na kolejny punkt programu, a my już się z Państwem pożegnamy. Moim i Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Ci. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale zanim się z Wami pożegnamy, pozdrowienia dla niezwykłych naszych widzów. Nie wiedziałem, że naprawdę spore środowisko naszych widzów to polscy maszyniści. Kolejarze. Wiedziałem, że tirowcy, że kierowcy. Dobrze, ale że i maszyniści nas oglądają. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odpowie mi na to proste pytanie, jakie w dekalogu jest drugie Boże przykazanie. Czy coś o imieniu Pana, czy może coś o rzeźbach, może coś o obrazach. Cóż też w tym drugim przykazaniu Bóg nam nakazał. Szanowni rodacy, wiecie czy nie wiecie, wszak w Biblii możecie poczytać o tym przecie. Ksiądz w niejednym kościele nieraz wygłasza kazanie, na którym odbywa się drugiego przykazania czytanie. A czyż na lekcjach religii katecheta wam nie wpajał, czy o drugim przykazaniu mówił prawdę, czy też bajał? Szanowni Polacy, znacie w końcu je, czy nie znacie? To może w Słowie Bożym sobie o tym poczytacie. A może jest to przykazanie politycznie niepoprawne. Ciekawe dla kogo ono całkiem jest niestrawne.
Lecz czy wiecie, o czym mówię, panowie i panie? To znacie w końcu, czy nie znacie drugie Boże przykazanie? Szanowni rodacy, wiecie czy nie wiecie, wszak w Biblii możecie poczytać o tym przecie. Więc może by tak wreszcie tę Biblię wziąć do ręki, czy też poznanie Bożej prawdy wprawia was w męki i udręki? Bo czyż na lekcjach religii katecheta wam nie wpaja? Czyż o drugim przykazaniu mówił prawdę, czy też bajał? Szanowni rodacy, to znacie je, czy nie znacie? Może w Słowie Bożym sobie o tym poczytacie? Tak więc, drodzy rodacy, życzę miłej lektury, a potem rozważań, kto mówi prawdę, a kto gada bzdury. Lecz może poznanie Bożej prawdy dla was całkiem jest niestrawne, tym bardziej, że być może jest ono politycznie niepoprawne. Więc, drodzy rodacy, choćby z przekory, czytajcie to, czytajcie Biblię, 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 drodzy rodacy, bo tam jest prawda, która was wyzwoli, macie ją w Biblii jak na tacy.